już powracamy do rozmowy na temat zapachów. Ja spoglądam na moją ściągę. Widzę, że tutaj w warsztatach Sensolier udział wzięły między innymi takie gwiazdy jak Małgosia Korzuchowska czy projektantka Gosia Baczyńska, Agnieszka Maciąg. Powiedz mi, czego dotyczyły właśnie te warsztaty? Jak one wyglądały? Było bardzo szalone spotkanie, bo cały stół był zastawiony perfumami. Och, to coś dla kobiet. Tak, ale to jest, wiesz co, nie tylko dla kobiet, mężczyźni też uwielbiają się zapoznawać bliżej z perfumami, zwłaszcza jeżeli możesz mieć taki osobisty kontakt z tym zapachem i nikt nie patrzy ci na ręce. Mamy czas przede wszystkim tak, na to, i nie żeby musimy się pobawić. Spieszyć i możemy tak naprawdę cieszyć się z tego, że te zapachy są blisko. Z paniami starałyśmy się rozkodować perfumy, dojść do tego, co w danym zapachu jest, co sprawia, że on nam się podoba albo nie i w jaki sposób znaleźć zapachy pokrewne. Bo często jest tak, że jeżeli wiemy, co lubimy w perfumach, to potem na podstawie tej grupy składników, które dla nas są przyjemne, możemy szukać sobie zapachów nawet w internecie. Można wpisać słowa kluczowe, które są nazwami tych surowców, które lubimy i wyszukiwarka może nam podpowiedzieć konkretnie perfumy, które mogą nam się podobać. Więc to było takie rozkodowywanie tego języka, który mówią perfumy i szukanie tego, co lubimy w nich najbardziej. A jakie perfumy się znalazły wtedy na stole? Myślę, że są to osobiste sekrety tych pań. Rozumiem. Bo ja też zawsze mówię na warsztatach, żeby, jeśli pada pytanie, czym pachniemy, żeby na to pytanie nie odpowiadać. Niech to będzie nasz osobisty sekret i nasz sposób na to, żeby się wyróżnić z tłumu. I to troszeczkę tak jakby myśmy zdradzały, gdzie kupiłyśmy tę sukienkę i potem ryzykujemy, że dodatkowe osoby zaczną ten nasz styl powielać, więc niech to będzie nasza osobista tajemnica. No więc właśnie tutaj narodziło się kolejne pytanie. Skoro spotykają się koleżanki, podoba im się sukienka, to na pewno jedna chciałaby ją czy pożyczyć, czy za chwilę kupić taką samą. Czy tak powinno być z perfumami? Czy perfum nie pożyczamy i właśnie nie powielamy w żaden sposób, tak? Nie chciałabym teraz zrujnować czyichś przyjaźni albo jakichś bliskich relacji. Natomiast z perfumami jest tak, że one rzadko kiedy pachną identycznie na dwóch różnych osobach. To w zależności od naszej skóry. I często jest też tak, że zapach, który podoba nam się na kimś, na nas wcale nie robi takiego wrażenia. I warto zawsze, dlatego podkreślam to wielokrotnie, testować perfumy na sobie i nigdy nie kupować zapachów w ciemno. I właśnie dlatego jutro na tych warsztatach z garderoby zapachowej w Concordii będziemy mówić o tym, jak taką garderobę na różne okazje zbudować, ale w jaki sposób zbudować ją w sposób indywidualny, czyli nie kupować zapachów najmodniejszych, najlepiej się sprzedających, albo takich, które reklamują gwiazdy, tylko poszukać takiej własnej tożsamości w tym, jak pachniemy i też nie bać się eksperymentować i przełamywać granic. Na przykład przejść na drugą stronę perfumerii, do tak zwanej męskiej półki i poszukać tam czegoś dla siebie. No a takie najbardziej, najczęściej popełniane błędy w momencie, kiedy pojawiamy się w perfumerii, to? Na pewno pośpiech, na pewno kupowanie perfum pod wpływem impulsu tej pierwszej chwili, czyli po powąchaniu nuty głowy, zawsze należy odczekać kilka godzin, bo to, co czujemy zaraz po rozpyleniu perfum w powietrzu, znika po kilkunastu minutach ze skóry. I może się zdarzyć tak, że to, co nas zachwyciło w pierwszym momencie, zacznie nas męczyć już po pół godzinie czy po dłuższym czasie. Trzeba zawsze dać perfumom wybrzmieć do samego końca. Najlepiej dlatego powtarzam, że należy testować perfumy z samego rana i dać im przepracować się na skórze do samego wieczora. I nie używać więcej niż 3-4 zapachów naraz przy testowaniu. I też warto pójść przetestować te same perfumy kilka razy, dlatego że w przypadku kobiet bardzo ważny jest moment w czasie cyklu hormonalnego, w którym jesteśmy. Także na przykład w środku cyklu perfumy nałożone na skórę mogą pachnieć inaczej niż na końcu. To też jest ważne. A takie najbardziej popularne perfumy, czy to też ma znaczenie? Zawsze wracam do tego, że to zależy od tego, czego szukamy w perfumach. Jeżeli chcemy się wtopić w tłum, jeżeli chcemy w jakiś sposób podążyć tym takim środkowym nurtem, no nie ma, są tak zwane perfumy gwiazdy albo perfumy bestsellery, to znaczy to są świetnie zrobione kompozycje, które trafiają w gusta wielu konsumentów. I oczywiście może być tak, że najbardziej złapią nas za serce perfumy, które akurat są w danej chwili najpopularniejsze i no i nie ma w tym nic złego. Będziemy oczywiście pachnieć pięknie, będziemy się w tym dobrze czuć, ale nie będzie tego takiego wrażenia wow, bo jeżeli pachnie tym samym cała ulica, tak, to my pachniemy również pięknie, jeżeli są to udane perfumy, ale nie jest to nic szczególnego. Tutaj już też na początku naszej rozmowy wspomniałaś o opakowaniu. Zastanawiam się, jak ono jest ważne w tym całym procesie wybierania.
perfumu? Można powiedzieć, że opakowanie przy projektowaniu perfum jako produktu jest teraz chyba najważniejsze, bo rocznie na rynek wchodzi około 1000 nowych zapachów. Mhm. To jest nie do przewąchania, można czyli powiedzieć. Już nie teraz zmysł węchu, ale wzroku. Na początku, bo opakowanie to jest tak zwany niemy sprzedawca. Ono mówi do kupującego, obiecując coś, co jest w środku. Nawet jak popatrzymy na te dwie butelki, które stoją tutaj na stole, perfumy, które miałyby kolor taki błękitny albo lazurowy, z reguły sygnalizują zapach świeży, który daje wrażenie świeżej, zimnej, rześkiej wody. Bryzy morskiej, to jest zapach, który czasami pachnie ogórkiem, melonem, odrobinę kardamonem, jest chłodny, odrobinkę salicylowy. A jeżeli ma ciepłe odcienie, bardziej w stronę czerwieni, w stronę pomarańczu, to szukamy zapachów cieplejszych, bardziej zmysłowych, często z nutą wanilii albo kwiatów i opakowanie perfum swoim kształtem, użytym materiałem i swoim kolorem mówi nam, czy jest to zapach dla mężczyzn, czy dla kobiet, czy jest to zapach dla osób bardzo młodych, czy już starszych, czy możemy się tam spodziewać słodkości, czy raczej rzeźkości. Każdy element w projektowaniu flakonu jest istotny i my na to reagujemy, nawet nie mając tej wiedzy tak naprawdę, bo gdybym szukała zapachu świeżego, to raczej nie sięgnęłabym po czarny flakon. A kto sobie częściej radzi z odpowiednim doborem perfumu? Kobiety czy mężczyźni? Ja myślę, że lepiej radzą sobie z dobieraniem perfum osoby, które przywiązują uwagę do tego, jak pachną i co dookoła nich pachnie. Bo wszyscy mamy takie same nosy. Tak jak smakosze mają więcej kubków smakowych niż zwykli śmiertelnicy, tak nosy, czyli osoby, które projektują perfumy, które komponują zapachy, mają taki sam nos jak ja, czy jakakolwiek inna zdrowa fizycznie osoba. Jeżeli nos jest zdrowy, to wszyscy czujemy zapachy tak samo. To jest kwestia wrażliwości i treningu, takiej uważności na to, co nas otacza, co to są za zapachy, jak się nazywają i takie coś można z powodzeniem wyćwiczyć. Tylko wymaga to już nudnej pracy, więc zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają taką samą wrażliwość zapachową. To jest tylko kwestia tego, na ile jest to dla nas ważne, na ile o tym myślimy. A czy ty, jako właśnie taki trener zapachowy, profesjonalista, potrafisz dobrać zapach każdej innej osobie? Czy to my musimy sami wiedzieć, czego oczekujemy i to tylko właściwie w naszej gestii leży, żeby wybrać ten odpowiedni zapach? To jest troszeczkę tak, jak z psychoterapią, gdzie terapeuta nie podsuwa gotowych rozwiązań, tylko w rozmowie to ta druga osoba dochodzi do tego, czego oczekuje, a ja mogę podpowiedzieć jej, jak to znaleźć. Często jest tak, że osoby szukają perfum podobnych do tych, które już mają. I tutaj oczywiście mogę wspomóc swoją wiedzą i powiedzieć, że podobnie do zapachu X pachnie zapach Y. Natomiast jestem tak zwaną matką zapachową, matką chrzestną zapachową już można powiedzieć kilkudziesięciu osób. To znaczy udało mi się znaleźć taki zapach, po który ta osoba sama by nie sięgnęła, a ja często mam tak, że jak kogoś spotykam, to on mi się w jakiś sposób jawi już w konkretnym zapachu. I może to być zapach zupełnie niepodobny do tego, którego ten ktoś używa w danej chwili, ale to jest w pewnym sensie kreacja tej osoby. Może się zdarzyć tak, że ktoś, kto ubiera się w pastele, nie bardzo by się widział w stylizacji rockowej, ale jak już ją wypróbuje, to się okazuje, że się świetnie w niej odnalazł. I tak samo jest właśnie z zapachem. I zdarzyło mi się wielokrotnie zaproponować komuś coś przełomowego według niego albo niej, co okazało się strzałem w dziesiątkę i jakby nadało takiego nowego stylu tej osobie. Możemy spróbować ze mną? Bardzo proszę. To słucham. Wiesz co, powiedz mi, bo tak jak patrzę, w jaki sposób jesteś ubrana, masz bardzo delikatny pastelowy makijaż, jesteś ubrana w takie cieliste, stonowane kolory. Pamiętaj, że się opieramy na tym, że widzimy się po raz pierwszy i wczoraj albo jutro mogłabyś być ubrana czy wystylizowana zupełnie inaczej. Oczywiście. Więc tak jak patrzę na ciebie dziś, to pięknie by mi brzmiały na tobie takie pudrowe nuty irysa albo pudrowe nuty fiołka, które dają takie właśnie jedwabiste, lekko zamszowe wrażenie nawet pod palcami. To są perfumy, które by się pięknie zlały z tym, że masz takie długie, lejące się włosy i cała jesteś taka jakby jedwabna. I to wrażenie takiej jedwabistej, lekkiej smugi, która by się za tobą ciągnęła, właśnie irys czy fiołek pięknie by podkreślił. Super, to wobec tego jak kolejny raz pojawi się w perfumerii, to już będę wiedziała na pewno, czego mam szukać. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. I jeszcze pytanie odnośnie jutrzejszych warsztatów. Jeśli moglibyśmy zaprosić naszych telewidzów, dlaczego warto się na nich pojawić i czy jutro to już jest ostatni dzwonek?
rynek, czy jeszcze kiedyś pojawisz się w Concordii i będziemy mogli ponownie Cię tam spotkać właśnie na tych warsztatach. Jutrzejsza garderoba zapachowa w Concordii to są warsztaty tylko dla pań. Więc jeżeli panowie chcieliby wziąć udział w spotkaniu, to niestety jutro nie mogą się do nas dołączyć, musieliby poczekać. Na te warsztaty oczywiście można się zgłosić, można przyjść z przyjaciółką, siostrą albo z mamą, ale tylko dla dziewczyn. Z Concordią współpracujemy stale, więc te warsztaty zapachowe organizujemy w zależności od pory roku. Ostatnio były warsztaty walentynkowe. Na wiosnę często zmieniamy zapachy, więc będziemy się starali spotkać też z wiosennymi zapachami. Kiedy wchodzą nowe trendy, tak samo jak są trendy w modzie, są trendy w zapachach, też odświeżamy tą informację o tym, czym można pachnieć, co nowego się pojawiło, jakie nuty są przełomowe na dany sezon. Także warto zaglądać i do Concordii, i do Saint-Cellier, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Warsztaty z zapachami zdarzają się częściej niż myślimy. Super, bardzo fajnie. Dziękuję Ci serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, jak się okazuje, zapach towarzyszy nam na co dzień i naprawdę musimy na niego zwracać uwagę. I mówię to nie tylko do pań, ale również i do panów. To wszystko, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy program. Ja widzę się z Wami jutro, wiadomo, o godzinie 17:30. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Partnerem telewizji ONTV jest Deco Culture. Partnerem telewizji ONTV jest Kupiec Poznański.